Wiewiórki i bobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Już prawdopodobnie od następnego odcinka, tu w tle za mną, podczas powitania, będzie wisiało pierwsze logo sponsora programu. Miejsca jest dużo, Format 30x50 bądź 40x40. Taka wspominka, gdyby ktoś miał ochotę, żeby pojawić się po prostu w trakcie odcinków, to jest taka możliwość. Zapraszam do kontaktu. A was przede wszystkim zapraszam na dzisiejszy odcinek. Życzę miłego oglądania. Lecę jeszcze do sklepu na małe zakupy. Cebuli nam na pewno zabraknie dla ogórków. Dodajemy troszeczkę do marynowanych ogórków i ocet. Więc jadę do sklepu, żeby już później nie płakać, że nie ma. Tak wygląda taron. Płaczę. Dlaczego? Bo wkładała cebulę do słoików. Nie kroiła ją, ja ją pokroiłem. Tylko wkładała ją do słoików. Ale dobrze siecze. Aż stąd czuć. From this distance I can feel it. Dobra. Zabrakło nam chili. Tam zostało jeszcze parę sztuk. Jadę dokupić. A tutaj za moment już będzie gotowa marynata. Dużo czosnku. Dużo innych pyszności. Jak się tylko zagotuję, to wyłączę i jadę dokupić tą chili. Nie było chili warzywniak obok nas. Pojechałem do pani warzywko, do hurtowni. Nie ma, przyjechałem w związku z tym na market. Brodząc prawie, że po kostki w wodzie, bo leje cały czas. Mam nadzieję, że tu dostanę. Wobec tej chili jesteśmy w tej chwili w zimnej zupie. Teraz zobaczymy, czy kolejny jest day. Dobra, nasza. Było. Kupiłem wszystko, co pani miała już. Jest. Dobra. W tej sytuacji mogę przedzierając się... O, matko jedna. Ble, nie chcę wiedzieć, co tam jest, ale... W tych średnich warunkach pogodowych lecę do dziewczyn. Naprawdę rzadko spotykana sytuacja w korku w Kokongu. Po prostu, nie wiem... Pogoda, ciemno... Sznurem jadą. Dobra, to już ja odbijam tutaj. Oj, powiem wam, dużo poświęcę dla tej chili dzisiaj. Tak wygląda człowiek wracający z misji kupienia chili po objeżdżeniu połowy miasta w deszczu. Problem polega na tym, że ta kurtałka, choć bardzo ją lubię, to niestety nie jest wodoodporna już. Więc jestem... O, chili spadł na ziemię, trudno. Więc jestem cały przemoknięty. Muszę się przebrać. Co zamierzam teraz uczynić? Ja się poświęcam. Przyjeżdżam. Okazuje się, że Juni rzuciła mój telefon na ziemię. No i niestety przestał już działać. Także nie mam już telefonu. Załatwiła mnie. Dziś nie pójdę wcześniej spać. Wprawdzie słoiki są zrobione. Już marynata jest w środku, ale teraz czas na pasteryzację, ponieważ każda patelnia, wchodzą tylko 4 słoiki do tego garnka. Pasteryzacja około 20 minut plus czas zagotowania wody. No to jeszcze parę chwilek zostanę na dole. Nie jest wprawdzie bardzo późno, zobaczmy, która jest godzina. Muszę pójść do laptopa, bo nie mam telefonu. Jest 7.11, czyli nie jest tak źle, dobrze. To jeszcze pewnie ze 2,5 godziny tutaj jest ok. Działamy! Udało się. Dochodzi 22. Mam zamknięty temat tutaj tychże marynat. Już popasteryzowane, zostawione do jutra, do góry dnem. Dziewczyny właśnie poszły przed chwileczką też na górę, ale nie do góry dnem, tylko po prostu na górę. Nawet już nie wiem, bo ponieważ Juni rozwaliła mi telefon, także sobie nic nie na górze ani nie poczytam, ani nie pogram w sudoku, jak zazwyczaj. Trochę lipa. Ale no chyba już nie będę siedział na dole tak bez sensu trochę jak utknąć. I co dalej, i co robić. Także chyba się zbieram też na górę. Zatem dzisiaj
Życzę Wam dobrej nocy. No i widzimy się za chwileczkę kolejnego dnia. Do zobaczyska. Dobranoc. Brama pomalowana, ale nie martwcie się, nie będę Was męczył zbyt długo pokazywaniem tego, jak ją malowałem. Choć jednak timelapsa zrobiłem. Podłożę muzyczkę i zapraszam w takim razie. Zobaczcie, jak się namęczyłem. Wprawdzie dzień zacząłem malowaniem, ale prawdziwym początkiem dnia jest śniadanie i dlatego przyjechaliśmy do kmerowni. Zjemy coś sobie, no i później zaczynamy tak naprawdę dzisiejszy dzień z przytupem. No i tak wygląda nasze śniadanko. Tu mam taką sałatkę z bambusa z mięskiem, jest ciepła. Tu jest z miejscowej kapusty kiszonej, też z mięskiem, smażona ryba, sosy, no i herbata. Tarąg ma jeszcze ryż. Johnny, you sit down. Johnny, sit down, baby. I know I will give you, proszę. But can you wait? My God. I herba. Wait, my mom. Smacznego. Mami. Dobre śniadanko. Solidny posiłek. Jest na ten power. Najpierw pojedziemy do teściów, to jest raczej pewne. Ale później już mamy jakieś plany na dzisiaj fajne. Odjechaliśmy na chwileczkę do teściów. I w wyniku tego mam teraz dwoje dzieci pod opieką. Jeszcze syn pani, czyli siostry, z nami się zabrał. Podjechaliśmy do Park Cafe. Tam sobie weźmie kawę na wynos. No i nie wiem później, co dalej. Kilka odcinków temu mówiłem o takiej sytuacji, że jak się trzyma ziemię niezagospodarowaną, szczególnie w dobrym miejscu, w dobrej lokalizacji, to się trzeba zapłacić od tego jakiś podatek. I w związku z tym właściciel ziemi tutaj naprzeciwko Park Cafe przy Riverside postanowił postawić takie proste shophouse'y. To było dosłownie, nie wiem, 2 tygodnie temu. Już są w tej chwili wykańczane, no może wykańczane to mocne słowo, ale już konstrukcja stoi. Od frontu pokażę Wam, jak to wygląda teraz. A tutaj Ford Shelby Raptor. O, jest bryka. A od frontu wygląda to tak. Ściany są, dach jest. Szybko się uwijają. No i takie właśnie proste shophouse'y mają być podobno po $800 za sztukę, za taki boks. To jest bardzo dużo. Niełatwo jest $800 zarobić w kokongu. Jak się nie sprzedaje, nie wiem, narkotyków, to raczej się nie zarobi na $800. Tu wizualizacja, jak to ma wyglądać. Burger King nawet się pojawił na wizualizacji, proszę. I 7-Eleven. Stoją przy kontuarze. Czekają, nie wiem na co. Biorę sam potem. Nie wiem, czy coś zamówiła, ta dla nich też. Nie. Ale czekaj, proszę. Niedziela, także dzisiaj dużo ludzi. To poczekaj. Podjechaliśmy do serwisu, zobaczyć, czy cokolwiek da się zrobić jeszcze z telefonem.
Prawdopodobnie niewiele. The new screen and it will be working. No dobra, no. Pan mówi, że da się zrobić $40 taniej niż nowy telefon, więc robimy. Masz farta. Jedziemy po to, już jedziemy. Tak wygląda już po pasteryzacji na następny dzień nasze zamówienie. No nie wszystko, tu część rzeczy jest, zrobiłem prywatnie też dla nas sobie, żebyśmy mieli. No ale tak to, o tak to wygląda. Co będę miał pysznego do jedzenia dla nas? No zielone pomidory, będą grzybki, niomniuśnie. Dla nas będzie też taki ogóreczek z cebulką i marchewką. Będzie też tradycyjny ogórek, jeszcze niepokrojony. Będzie również chili z ogórkami. To jest to, co jest dla nas, a reszta zamówienie. Zrobione. Odwieźliśmy Toto do restauracji, do mamy, no ale się rozpłakał, że nie chce zostawać tam. Zrobiło się nam przykro i w związku z tym jest z nami tutaj się bawić. Co nie jest żadnym problemem, bo Toto jest bardzo grzecznym chłopcem. Słucha się. Buty? Proszę cię bardzo. Your shoes. Mommy, where are shoes? They are not. Chyba zgubiliśmy jego buty. Nie śmieszę. Okej, no problem. They are somewhere. Musiały wypaść, ale jak? Nie ja, zaraz się znajdą. Tak, tu, pod matą były. A ja już po prostu mówię, jakim cudem wypadły z koszyka, jak jechałem i nie zauważyłem tego. Uff, są. No dobra. Mówiłem, grzeczny chłopak. No tylko... Wszystko dobrze. Dobra, bawcie się. Próbuję ściągnąć owoce. Question to baby, if it's not falling down when you are hitting it, it's not brown, it's broke. It's not ready yet, baby. It will fall down. When it will be ready, it will just fall down by itself. Tarek za wszelką cenę próbuje to zdjąć, ale gdyby ten owoc już był dojrzały, to po takim szarpaniu on by spadł. Baby, it's not ready yet, really. When it's ready and you will make like this, it will fall down. If it's not falling down, it means... No nie wiem. Ale faktycznie już zaczynają ciążyć, aż tak zwisają. Przyjechała siostra z kuzynką zabrać Toto, a Tarong nałapała trochę z baniaka. Tam były larwy komarów są w środku, po prostu. No i łapie rybki do środka, żeby sobie jadły te larwy. Nudzi się je. Baby, just put it inside. Co to za kombinacje alpejskie? No właśnie, a my zaraz chyba jedziemy, bo okazuje się, że dziewczyny jadą do kuzyna, to chyba się zabierzemy z nimi. They have to eat inside, baby, if they want to. Oj, tarą, jak dziecko. What? Kraba szukaj. Jedziemy, tak? Juny, a co ty tu masz? Nie masz nic za uchem, masz tutaj pomalowane. Na szczęście, o nie wierzę. Which paint they use? Why? Why not? No, you cannot clean it. But it's okay. From where you took the idea to give them this paint? Now I have to paint all of it. No, you don't have to. It's not that nice that before. Pokaż. Czyli to jest ta farba do metalu, tak? No to brawo. Brawo, gratulacje. A tu masz czekoladę. Dobra, jedziemy do kuzyna. Jedziemy do kuzyna, to dobra okazja do tego, żeby zajrzeć również. Czy być może już się zaczęły prace na działce. Także zapraszam, jedziemy. Najpierw wizyta u kuzynów, a potem na placu budowy, który jeszcze się nie zaczął. Chwilkę posiedzieliśmy, jedziemy zobaczyć
jak sytuacja. Czy już dom pani skończony, czy jeszcze parę dni potrzebują, żeby zacząć nasze. Czekam na czarąg i jedziemy. I oczywiście najpierw szczeniaczki. Nie mam pojęcia, czyje to są. No już tam. Tarong, can you call the dog? Zobaczcie, jak się woła psy tutaj. Tak się woła psy w Kambodży. Ko. Bardziej bym się spodziewał, że ta przylezie, czy te tutaj kury, niż pies. Jednak cały czas coś się jeszcze dzieje, cały czas prace trwają. No, ale będą malowali już. Front, to dobrze. Ale ten kogut tam drze się. Jak on tu jeszcze będzie, to my się tu... A my się przeprowadzimy, to chyba będziemy mieli na pieńku i to dosłownie na pieńku. Wyzywam cię, zapij raz jeszcze. Masz szczęście. Co, Junku? Tak? Junku, jak piesek robił? Tak, ale ten co robił przed chwilą? Piszczał? O. Się biją, tu tłuką się. Już idę. Ty jakiś wariacik jesteś taki. Wariatuncio. Tak? Seniorek. Co, kochanie, chciałaś? Rzucamy kamykami? Dobra, to chodź. To trafi w tą kępkę trawy tam. Dobrze, brawo. Dobry rzut. Jeszcze raz spróbuj. Kępkę trawy. O, prawie. Ostrożnie, żabo, ostrożnie, bo tutaj można się poślizgnąć łatwo. To duży wziąłeś strasznie. Dobra, rzucaj. Ale przywaliłaś. O, brawo. Dobry rzut. Gratulacje. Dobra. Się Tarong tam zagadała. Z 15 minut tutaj rzucam kamykami z Juny. Już, kochanie, zaraz przyjdę. Ale duży masz. Dobra, dawaj. Rzucaj dużego. Brawo. Już, kochanie, przyjdę, tylko pokażę tutaj, bo co tam Tarong kombinuje. Gada. Gadają sobie. A tutaj już wstawione okna. Dzisiaj ma przyjechać człowiek od wstawienia tutaj szyb i wstawić drzwi mają. Tutaj główny wykonawca mówi, że jeszcze 2 dni potrzebują i dom będzie skończony. Może 3 i zaczynają robić już u nas. Super. To dobre wiadomości. Wygląda na to, że za 3 dni jest szansa na zaczęcie pracy nad naszym domem. Ale super. Pan włączy generator, potrzebuje stawarkę uruchomić. Przyjechała siostra, przywiozła Toto. Żony, nie podchodź za blisko, proszę. I kuzynkę. I wszyscy rzucają. Ja też. Powstawiane już framugi. Drzwi już czekają na wstawienie. To jest tylko kwestia, że my musimy pilnować, żeby drzwi do łazienki u nas były wyższe. Żebym mógł wejść swobodnie i nie dostać cymbał. O, drzwi super. Drzwi fajowskie, muszę powiedzieć. Z Judaszem. Solidne. Fajne. Dobra. Już mogę się pojechać. Nie wiedziałem, że to będzie taka pułapka po prostu czasowa. Niby się nigdzie nie spieszę, ale jesteśmy już jakieś 40 minut. No, pół godziny rzucałem kamykami w butelkę tam do celu. No to było nawet fajne, ale po jakimś czasie już mi się znudziło. Jeszcze jeden rzut, żeby wam pokazać, jakie mam oko. No i co teraz? Mówię do Tarong, no długo jeszcze tutaj stoisz, gadasz o jakichś rzeczach, tyle czasu. Kiedy jedziemy? No, co ci się tak spieszy? Jedź do sklepu, kup sobie piwo, wyluzuj. No to dobra w sumie, to ja
to jadę kupię piwo sobie. No i super, kupiłem wodę, piwko, sklepik bliziutko, elegancko, że jest. Wracam, zatem niech sobie Taron gada teraz może. Dotarliśmy już do domu i w tym miejscu będziemy kończyli dzisiejszy odcinek. Bardzo, bardzo dziękujemy Wam za oglądanie. Zapraszamy serdecznie, oczywiście na jutro. Dzisiaj życzymy Wam miłego dnia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Trzymajcie się, cześć.